To jest ekonomia w jednej lekcji. Temat prawie wszystko o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Część pierwsza z kilku, w których to rozpatrujemy przypadek wyboru takiej właśnie formy opodatkowania naszej działalności gospodarczej ryczałtem. Bo w działalności gospodarczej mamy właśnie wybór. Ostatni odcinek z tego cyklu, wszystko o ryczałcie, czy prawie wszystko o ryczałcie, będzie dotyczyć najmu prywatnego, czyli poza działalnością, przy którym od 2023 roku nie mamy już wyboru. Musimy stosować ryczałt, co no szczęśliwie nie rzutuje na naszą działalność gospodarczą. Jeśli mamy i najem poza działalnością, czyli na ryczałcie prywatnym, i prowadzimy działalność gospodarczą, to w ramach tej działalności mamy wybór form opodatkowania. A jak właśnie możemy opodatkować naszą działalność gospodarczą? W filmiku będziemy też porównawczo opowiadać o innych formach, nie tylko o ryczałcie, żeby mieć tło, pogląd na całość. No więc właśnie to robimy. Jeśli nie wybierzemy inaczej, to znaczy jeżeli w ogóle pominiemy czynność wyboru, to będziemy mieli działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli jak zwykli śmiertelnicy, pracownicy na umowie o pracę, świat pracy, kiedyś się mówiło, według skali podatkowej. Zgodnie z artykułem 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy dwie stawki na skali. 12% i 32% powyżej 120 tysięcy podstawy obliczenia podatku, czyli dochodu do opodatkowania. Jak już jesteśmy przy tabelce ze stawkami na zasadach ogólnych, to tu od razu dodajmy, że kwota wolna od podatku, czyli obecnie jest to 30 tysięcy złotych, czyli inaczej mówiąc, kwota zmniejszająca podatek, czyli taka, którą odliczamy od podatku, 3600, bo 30 tysięcy razy 12% podatku to jest 3600. No więc ta kwota występuje wyłącznie w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy czy ryczałt, także kartę podatkową, nie skorzystają więc z tego dobrodziejstwa. To jest pierwszy, poza stawkami podatkowymi, element różnicujący formy opodatkowania. Bo stawki podatkowe mamy różne, na zasadach ogólnych 12-32%, na podatku liniowym 1-19%, a na ryczałcie to już całe mnóstwo, od 2-17%. Istotne, kluczowe różnice, same różnice zestawiamy tu sobie właśnie w tej tabelce. No właśnie, możemy wybrać, to znaczy zamienić zasady ogólne na podatek liniowy według jednej 19% stawki, niezależnie od kwoty dochodu, podstawy opodatkowania, albo możemy opodatkować nasze przychody właśnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. No właśnie, najważniejsza okoliczność dla ryczałtu, tylko dla ryczałtu. Otóż opodatkowany jest niestety przychód, a nie dochód, jak na zasadach ogólnych czy przy wyborze podatku liniowego. To największy minus tego rozwiązania. Nie możemy odliczyć kosztów uzyskania tego przychodu. Wybór ryczałtu może się więc opłacać przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na przykład zatrudnienia pracowników, wynajmu nieruchomości, drogiego zakupu towarów czy usług. Po prostu w rozliczeniu podatkowym nie można na ryczałcie odliczyć żadnych kup kosztów uzyskania przychodów. Do tych dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania w przypadku zasad ogólnych, czy na podatku liniowym, czy przychodów, które stanowią podstawę opodatkowania w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeszcze oczywiście będziemy wracać i doprecyzujemy, co mamy na myśli, mówiąc dochody, przychody do opodatkowania, bo szczęśliwie nie całe dochody, przychody stanowią podstawę do wyliczenia podatku, czy to na zasadach ogólnych, czy na liniowym, czy w przypadku przychodów ryczałtu. A czwartą, obok właśnie zasad ogólnych, czyli na skali podatkowej z dwiema stawkami podatku liniowego i ryczałtu, no więc czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa. Jednak od 2022 roku mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani już w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej właśnie. Czyli karty nie można już wybrać, więc o niej nie opowiadamy nawet porównawczo. Jest jeszcze jedna możliwa forma, 5% dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, objętych patentem lub innym prawem ochronnym,
wytworzonych w ramach pozarolniczej działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorcę, ale to jest tak z jednej strony atrakcyjna forma, a z drugiej dla określonej grupy przedsiębiorców, że jest raczej poza zawodami, bo oczywiste, że warto tę formę wybrać, jeśli mamy taką możliwość. Tworzymy program komputerowy na przykład. Z artykułu 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w skrócie będziemy mówić ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, wynika, że przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku spoza rolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z kolei jest jeszcze jedna wymieniona spółka, spółka partnerska, czyli także spółka osobowa, ale utworzona przez wspólników, partnerów właśnie w celu wykonywania wolnego zawodu. I właśnie w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym nie została wymieniona. Zatem przychodów wspólników spółki partnerskiej nie opodatkujemy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To znaczy nie ma możliwości wyboru takiej formy opodatkowania. Zupełnie na marginesie, dla kompletności obrazu, dodajmy, że inne spółki nie są wymienione również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, CIT. Dotyczy to spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz niektórych spółek jawnych, takich, których wspólnikami są także osoby prawne. Ale wracamy do osób fizycznych, do możliwości opodatkowania osób fizycznych. Nawet jeżeli tworzą spółki, to i tak te osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu, a nie spółki, jak w CIT, jak osoby prawne. Zatem pamiętajmy, jeśli jesteśmy wspólnikiem spółki cywilnej, możemy być opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, także oczywiście na zasadach ogólnych, skalą podatkową, mamy dwie stawki, jak już sobie powiedzieliśmy, albo podatkiem liniowym. Jeśli jesteśmy wspólnikiem spółki jawnej, tak samo, dopuszczalny możliwy ryczałt, albo liniowy, albo zasady ogólne, skala podatkowa. Natomiast, jeżeli jesteśmy wspólnikiem spółki partnerskiej, możemy być opodatkowani tylko na zasadach ogólnych, czyli na skali, albo podatkiem liniowym. Ryczałt odpada. I oczywiście dochód, czy w przypadku ryczałtu przychód, opodatkowany jest tylko raz szczęśliwie. To znaczy na poziomie wspólników spółek cywilnych, jawnych, czy poza ryczałtem także partnerskich. Dochód, czy w przypadku ryczałtu przychód z udziału w takiej spółce, jest zaliczany do źródła przychodów działalność gospodarcza i podlega opodatkowaniu przez tego wspólnika według zasad przewidzianych dla indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych, czyli do wyboru. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady ogólne lub podatek liniowy lub według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli ryczałt. A gdy prowadzimy działalność gospodarczą jednocześnie w kilku formach, co najmniej dwóch, na przykład i jako osoba fizyczna jesteśmy wspólnikiem w spółce cywilnej osób fizycznych albo w spółce jawnej osób fizycznych, to dopuszczalne jest również opodatkowanie różne. To znaczy działalności jednoosobowej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a działalności w formie spółki jawnej czy cywilnej według skali podatkowej albo podatkiem liniowym. I odwrotnie, to znaczy działalności w formie spółki ryczałtem, a jednoosobowej na zasadach ogólnych albo liniowo. Ryczałt może wystąpić w konfiguracji z ryczałtem i lub z liniowym albo z zasadami ogólnymi, ale te formy, czyli liniowy i zasady ogólne, nie mogą jednocześnie wystąpić. I liniowe, i ogólne zasady nie mogą wspólnie wystąpić. Oczywiście w przypadku różnych form opodatkowania
Oczywiście w przypadku różnych form opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych prowadzonych jednocześnie przez nas, przez podatnika, należy pamiętać o konieczności złożenia zeznań rocznych o uzyskanych dochodach, przychodach oddzielnie dla każdej formy działalności gospodarczej. Jeżeli taka sama forma, to jedno zeznanie, bo opodatkowujemy nie spółkę jako taką, a wspólnika, jak już sobie powiedzieliśmy, czyli podatnikiem jesteśmy my, osoba fizyczna. Czyli jeśli dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej rozliczamy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli rozliczamy przychody bez KUP, to będziemy zobowiązani złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28B, który wskazuje, że rozliczamy się z działalności prowadzonej w formie spółki, spółek osób fizycznych, cywilnej lub jawnej. Także w przypadku przedsiębiorstwa w spadku wypełniamy ten załącznik PIT-28B. A jeśli nasza indywidualna działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, podatek dochodowy rozliczamy rocznym zeznaniem na formularzu PIT-36L. Jeśli zasady ogólne, to PIT-36. Może też być oczywiście odwrotnie. Jako wspólnik spółki liniowo, czyli PIT-36L, albo na zasadach ogólnych, to PIT-36, a działalność wykonywana osobiście ryczałtem, czyli tu PIT-28. Trzeba też pamiętać, że jeżeli mamy przykładowo ryczałt z działalności plus umowa o pracę, to i z tej umowy o pracę trzeba samemu złożyć PIT-37, bo Urząd Skarbowy sam z siebie automatycznie tego nie zrobi. Czyli sami składamy nie tylko wtedy PIT-28 za działalność na ryczałcie, ale i PIT-37 z umowy o pracę, bo urząd nie tylko nie rozliczy naszego ryczałtu, ale także nawet naszej umowy o pracę, mimo że ma PIT-11 od pracodawcy. Krótko mówiąc, rozliczamy się w pełni samodzielnie, jeśli jakieś nasze przychody są z działalności gospodarczej. Wracając do poprzedniego wątku, czyli mamy wybór przy prowadzeniu działalności, jeśli ją prowadzimy i jako osoba fizyczna, jako wspólnik w spółce czy spółkach, to możemy wybrać różne formy opodatkowania. Opodatkować się w różnej formie, ale uwaga, wspólnicy spółki muszą być opodatkowani według jednej ustawy. Czyli te kwestie wyboru formy opodatkowania musimy uzgodnić ze wspólnikami. To oznacza, że nie ma możliwości rozliczeń dochodów z udziału w spółkach poszczególnych wspólników według przepisów podatkowych znajdujących się w różnych ustawach. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. Czyli w przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszyscy wspólnicy spółki muszą wybrać taki sam sposób opodatkowania. Zatem należy pamiętać, że ryczałtu w spółce cywilnej czy jawnej nie można łączyć z innymi formami opodatkowania. To znaczy nie może być tak, że jeden wspólnik wybiera sobie ryczałt, a drugi rozlicza koszty w ramach zasad ogólnych lub podatku liniowego. To ustawodawca wyklucza. Są na ten temat interpretacje. Chodzi oczywiście o uniknięcie sytuacji, że koszty rozlicza ten, co rozlicza się na zasadach ogólnych lub na liniowym, a drugi, który nie ma już kosztów, bierze sobie ryczałt. Nie ma natomiast przeszkód, aby część wspólników rozliczała się według skali podatkowej, a część w formie podatku liniowego, bo to są formy z jednej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku każdy ze wspólników może wybrać dla siebie formę opodatkowania niezależnie od formy opodatkowania wybranej przez pozostałych wspólników. Warunek, że z tej samej ustawy, czyli powtórzmy, jeśli jeden bierze ryczałt, to pozostali też muszą ryczałt wybrać. Chyba, że już na karcie są, to może być. A jeśli jeden chce liniowy, to pozostali mogą na liniowym lub na zasadach ogólnych się opodatkować. Z artykułu 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że podatnik rozpoczynający np. w 2024 roku działalność gospodarczą, który zamierza opodatkować osiągane z tego tytułu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, także podatnik, który chce zmienić formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt lub z podatku liniowego na ryczałt, obowiązany jest złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika
a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, złożyć na piśmie oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Podatnik powinien złożyć to oświadczenie, znaczy musi złożyć to oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego, czyli jeszcze szybciej, bo w tym samym miesiącu. Przy czym pamiętajmy, że z artykułu 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Na marginesie wiemy, czym się różni bonifikata od skonta. Bonifikata to obniżenie pierwotnej ceny towaru czy usługi, a skonto oznacza udzielone nabywcy procentowe zmniejszenie należności przez dostawcę. A z ustępu 1c tego artykułu 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że generalnie za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Pierwszy z nich się liczy. Czyli na przykład w 2024 roku dopiero w czerwcu wykonaliśmy usługę, to wybieramy ryczałt do 20 lipca. Albo jeżeli wystawiliśmy fakturę w czerwcu, w każdym razie nie uzyskaliśmy jeszcze wpływu na konto nawet, to i tak przychód już wystąpił i mamy czas na wybór do następnego miesiąca, znaczy do 20 dnia następnego miesiąca, czyli nie czekamy, nie decyduje wpływ na konto, lecz właśnie przychody należne, bo wystawiliśmy fakturę, bo dostarczyliśmy towar, wykonaliśmy usługę. W tym samym terminie, czyli do 20 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu, podatnik może zrezygnować z ryczałtu i tym samym przejść na zasady ogólne albo poinformować o wyborze podatku liniowego. Natomiast zgodnie z artykułem 9 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku, podatnik kontynuujący w danym roku prowadzenie działalności gospodarczej, który w poprzednim roku opłacał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w danym roku nadal chce stosować tę formę opodatkowania, nie musi składać do Urzędu Skarbowego żadnych oświadczeń. A z artykułu 9 ust. 1c zryczałtowanego podatku wynika, że to oświadczenie podatnicy składają na piśmie naczelnikowi Urzędu Skarbowego lub we wniosku o wpis do CEIDG, który wypełnia się elektronicznie. Trzeba, uwaga, zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie tego wniosku. W tym konieczne jest zaznaczenie wyboru jako formy opodatkowania właśnie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku błędu i niezaznaczenia tej formy opodatkowania, ale uprawdopodobnienia wyboru przez faktyczne opodatkowanie jak na ryczałcie, to znaczy dokonywane faktyczne wpłaty comiesięcznych stawek, urzędy skarbowe póki co podchodzą do tematu raczej pobłażliwie, powiedzmy frontem do klienta podatnika, ale nie wiadomo, czy wszystkie oraz czy, a raczej kiedy stracą cierpliwość, bo generalnie wyboru dokonujemy na początku roku. A ściślej do 20 dnia następnego miesiąca, po miesiącu pierwszych należnych przychodów. I nie możemy tego dokonanego wyboru zmienić później w ciągu roku, gdy widzimy, że nam się bardziej opłaca inna forma opodatkowania. Czekamy wtedy do kolejnego roku. Oczywiście, jeśli bardzo nas boli i dużo tracimy, możemy ewentualnie zaryzykować i zamknąć działalność gospodarczą i otworzyć ją od nowa. Taka mała optymalizacja, albo duża, jeśli dużo tracimy bez tej zmiany. Tyle w tej pierwszej części. Dziękuję.